System wykonany w regionalnym centrum ma zadania nie tylko utylitarne, czyli dostawę ciepłej wody do budynku w ilości nominalnie 2800 decymetrów sześciennych w ciągu doby i to bez wspomagania z kotłowni olejowej. System ten też ma, cele budowy systemu też są naukowe, badawcze. Chodzi o poznanie, o zweryfikowanie koncepcji współpracy różnych źródeł odnawialnych, szczególnie sekcji kolektorów płaskich z pompą ciepła i wymiennikiem gruntowym. Prowadzone tu na tym stanowisku badawczym badania eksploatacyjne, a zwłaszcza wyniki uzyskiwane w ramach tych badań będą stanowiły podstawę dla wytycznych projektowych doboru poszczególnych segmentów hybrydowego systemu energii odnawialnej, bowiem literatura w tym zakresie jest nieco skąpa. Są już publikowane doświadczenia, zresztą wieloletnie w kraju i za granicą, doświadczenia innych badaczy i użytkowników dotyczące instalacji biwalentnych opartych na jednym nośniku energii odnawialnej, energii słonecznej bądź też wiatrowej i tradycyjnym nośniku, najczęściej energią elektryczną bądź olejem opałowym. Te wyniki badań pozwolą nam, przedstawiając pewne wytyczne, dać propozycje dla projektantów i użytkowników, którzy zainteresowani budową takich systemów hybrydowych będą mogli ustalić rozmiary poszczególnych segmentów, bo to w istocie tego zagadnienia stanowi najważniejszy problem. Co decyduje właściwie o opłacalności budowy instalacji słonecznych ciepłej wody użytkowej? No, po pierwsze, wydajność instalacji słonecznej. Po drugie, charakter obiektu, w którym ta instalacja ma być zrealizowana. No i po trzecie, koszt tej instalacji. Zwróćmy uwagę w związku z tym na poszczególne wymienione przed chwilą elementy. Wydajność słonecznych instalacji ciepłej wody użytkowej. Ona zależy od dostępnych zasobów energii słonecznej. Nie ulega wątpliwości, że dostępne zasoby energii słonecznej w krajach Europy Południowej, w Afryce są zdecydowanie większe niż te, które mamy w Polsce. Ale te, które mamy w Polsce, nie są tak małe, żeby całkiem o nich zapomnieć. Za chwilę przejdziemy do tego tematu, rozszerzając informacje. Wydajność słonecznych instalacji zależy także od typu jakości kolektora słonecznego, od typu, rozumiemy, czy to jest kolektor powietrzny, czy kolektor cieczowy. Sprawność kolektorów powietrznych jest zdecydowanie mniejsza niż kolektorów cieczowych. Jakość wśród kolektorów cieczowych, także produkowane są kolektory o różniących się parametrach jakościowych. Kolejnym parametrem wpływającym na tą wydajność to jest rozmiar instalacji w rozumieniu ilości kolektorów słonecznych w baterii. Ostatni z wymienionych tu czynników wpływających na tą wydajność to konfiguracja całego systemu grzewczego, to znaczy jak ten system grzewczy jest skonfigurowany, czy transport energii ze źródła kolektorów jest bardzo rozbudowany i należy się liczyć z dużymi stratami, czy też cała instalacja jest sprytnie, prawie kompaktowo wbudowana w obiekt, który ma obsługiwać. Szczerze mówiąc, przy budowie instalacji słonecznej, czy budując nawet instalację słoneczną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, powinniśmy myśleć już na etapie projektowania obiektu, bo tylko w takiej sytuacji jesteśmy w stanie obniżyć maksymalnie koszty budowy tej instalacji i zrealizować konfigurację tego systemu w sposób ograniczający do minimum straty energii cieplnej. Po to, by wyjaśnić dostępne zasoby energii słonecznej, proponuję przypomnienie promieniowania słonecznego i właściwie składowych tego promieniowania słonecznego.
Promieniowanie słoneczne ma trzy składowe. Składową bezpośrednią, docierającą od bezpośrednio widocznej tarczy słonecznej do powierzchni poziomej. Składową rozproszoną, która tworzy się w wyniku wielokrotnego ugięcia promieniowania bezpośredniego przez składniki atmosfery i jest ona emitowana przez całą sferę. Oraz trzecia składowa, tak zwana odbita od otoczenia. Suma tych trzech składowych tworzy pojęcie promieniowania całkowitego. Konfiguracja systemu przewiduje następujące kierowanie strumieni energii. Kolektory płaskie przekazują energię albo do zbiornika akumulacyjnego, który następnie jest źródłem energii niskotemperaturowej dla pompy ciepła, albo bezpośrednio za pośrednictwem wymiennika do zbiornika głównego ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła z kolei korzysta z tak zwanych źródeł niskotemperaturowych, z energii geotermicznej płytkich warstw gruntu za pośrednictwem wymiennika gruntowego albo właśnie ze zbiornika akumulacyjnego, do którego energię dostarczają kolektory płaskie. Pompa ciepła kosztem wkładu energii elektrycznej w napęd silnika i sprężarki dokonuje transformacji energii niskotemperaturowej, która nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania, do poziomu temperaturowego 50 stopni Celsjusza. I energię o tej temperaturze przekazuje do zbiornika głównego ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła w tym systemie gwarantuje zawsze temperaturę minimum 50 stopni. Wyższe temperatury uzyskujemy wskutek pracy instalacji słonecznych, w tym wskutek pracy zestawu kolektorów próżniowych, które zasilają tak zwany zbiornik uzupełniający. Do zbiornika uzupełniającego także dołączona jest wężownica z kotłowni olejowej, z tym, że kotłownia olejowa w sezonie ciepłym jest wyłączona z eksploatacji. System zaopatrzony został dosyć bogato w czujniki pomiarowe, w tym w 40 czujników temperatur umieszczonych w ważnych węzłach systemu, następnie wodomierze impulsowe także umieszczone w węzłach systemu, a także wpyranometry służące do pomiaru natężenia napromienienia słonecznego płaszczyzn kolektorów, a także w licznik energii elektrycznej do pomiaru zużycia energii napędowej przez sprężarkę. System hybrydowy, jakby wprzęgający dwie formy energii odnawialnej, został zrealizowany z prostego powodu. Energie odnawialne oprócz swoich bezspornych zalet mają jednak dwie podstawowe wady. Pierwsza z nich to taka, że istnieje duża zmienność potencjału energetycznego w ciągu roku. A druga to nawet w okresie wzmożonych możliwości określonych nośników energii odnawialnej także zdarzają się sytuacje, w których tej energii brakuje. To znaczy się, można by powiedzieć, że istnieje duża zawodność dostępu do tej energii. Dlatego też w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego użytkownika warto rozważyć potrzebę tworzenia hybrydowych systemów, takich, w których występuje więcej niż jedno źródło odnawialne, wzajemnie się uzupełniające. Taki przypadek właśnie jest z energią słoneczną, która właściwie charakteryzuje się tą zmiennością, o której wspomniałem wyżej w ciągu roku. Ponad 80% energii promieniowania całkowitego przypada na te miesiące ciepłe, od kwietnia do początków października, a tylko 20% na miesiące zimowe. Z kolei z energią wiatrową jest nieco odwrotnie. Energia wiatrowa ma swoje maksimum w jesiennej porze roku i wiosennej porze roku, wtedy kiedy dostępne zasoby energii słonecznej są stosunkowo ograniczone. Łącząc te dwie formy energii odnawialnej, można wzajemnie poprawić stan tego bezpieczeństwa energetycznego. Docierająca energia promieniowania bezpośredniego nie jest
maksymalna w takim położeniu płaszczyzny przejmującej. Po to, by zwiększyć udział promieniowania rozproszonego, absorbowanego przez powierzchnię, musimy tą powierzchnię pochylać pod kątem alfa do poziomu, tak, by wraz z wysokością, aktualną wysokością Słońca, kąt alfa plus wysokość Słońca H wynosiła 90 stopni. Wtedy mamy szansę, że ilość przejmowanej energii promieniowania całkowitego jest maksymalna. Dla praktycznych celów wyznaczono tak zwane optymalne kąty nachylenia płaszczyzn eksponowanych w kierunku południowym, bo bezwzględnie największy dopływ energii słonecznej ma powierzchnia eksponowana w kierunku południowym w naszych szerokościach geograficznych. Te kąty podane tutaj dotyczą maksymalizacji promieniowania całkowitego, czyli uwzględniającego łącznie składową rozproszoną lub tylko promieniowania bezpośredniego. Proszę zwrócić uwagę, że dla poszczególnych miesięcy roku te kąty mają różne wartości. Z praktycznych powodów dopasowywanie co miesiąc powierzchni pochylonej nie jest możliwe, dlatego najczęściej proponowane są kąty dla określonych pochylenia, dla określonych miesięcy w roku, od kwietnia do października na poziomie 23 stopni, jeśli uwzględniamy maksimum energii promieniowania całkowitego, a jeśli chcielibyśmy zmaksymalizować energię promieniowania bezpośredniego, 38 stopni. Z czym jest związany ten rozdział promieniowania całkowitego i rozproszonego? Przechwycenie w sposób użyteczny energii promieniowania bezpośredniego jest prostsze i łatwiejsze. Przechwycenie energii promieniowania rozproszonego jest nieco trudniejsze, bowiem sprawia ono nam kłopoty. Nieznany jest tu kąt padania promieni słonecznych na płaszczyznę pochyłą. Zwróćmy uwagę teraz, jakie zasoby energii słonecznej występują w Polsce. Generalnie trzeba powiedzieć, że zasoby energii słonecznej na całym obszarze Polski są stabilne. Są oczywiście regiony nieco bardziej uprzywilejowane energetycznie i to u nas w kraju jest to Zamojszczyzna i pas nadmorski, ale te różnice nie są na tyle zasadnicze, żeby wyraźnie wskazywać obszary, w których nie warto lub szczególnie warto budować słoneczne instalacje grzewcze. Mówi się, że na powierzchnię poziomą dociera w ciągu roku 1000 kWh energii na metr kwadratowy, z czego około 80% przypada na tak zwany okres ciepły, czyli od kwietnia do października, a tylko 20% na pozostałe miesiące roku. To już rzutuje na fakt, że słoneczne instalacje grzewcze dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasadzie powinny pracować tylko w tym okresie. Ilość pozyskiwanej energii w miesiącach jesienno-zimowych jest tak mała, a problemy z niską temperaturą i dodatkowym ośnieżeniem płaszczyzny kolektora czynią wykorzystanie tej instalacji mało opłacalne. Przedstawiony tutaj na wykresie zestaw dotyczy maksymalnej docierającej do powierzchni pochyłej ilości energii słonecznej promieniowania całkowitego, przy czym płaszczyzna ta była stopniowo, sukcesywnie dopasowywana do aktualnej wysokości Słońca. Zwróćmy więc uwagę, że na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym na terenie SGJW prowadzone były badania w latach 89-2000 i uzyskane sumy promieniowania całkowitego wskazują, że
Występuje pewna różnica w nasłonecznieniu w poszczególnych latach. Ta różnica w niektórych miesiącach jest stosunkowo niewielka. Na przykład w listopadzie widać wyraźnie, że promieniowanie słoneczne jest stabilne, ale co z tego, skoro poziom pozyskiwanej energii jest ponad pięciokrotnie mniejszy niż poziom pozyskiwania w okresie ciepłym, kwiecień, maj. Zwróćmy też uwagę na fakt, że marzec i kwiecień charakteryzują się wahaniami. Bywają lata, w których w miesiącu marcu suma promieniowania słonecznego jest zdecydowanie wyższa niż w miesiącu kwietniu tego samego roku. Zdecydowanie większymi wahaniami charakteryzują się dwa miesiące jesienne, zwłaszcza wrzesień i październik. Wrzesień bywa miesiącem kapryśnym. Tradycyjnie u nas, w naszej szerokości geograficznej, czerwiec w okresach prowadzonych pomiarów nie wykazał się miesiącem znakomitym, jeśli chodzi o nasłonecznienie. Zwróćmy uwagę, że maj, właśnie maj jest tym miesiącem, w którym ilość pozyskiwanej energii dochodziła do 170-180 kWh z metra kwadratowego. Jeżeli ma tak zarejestrowane sumy miesięczne napromienienia powierzchni pochyłej, naniesiemy krzywą uśredniającą roczne sumy, to proszę zwrócić uwagę, że faktycznie te trzy miesiące, maj, czerwiec, lipiec i sierpień, to są miesiące o świetnym nasłonecznieniu. Umieszczając na wykresie wartości maksymalne i minimalne z przeprowadzonych pomiarów, jeszcze raz widzimy wyraźnie, że miesiąc wrzesień charakteryzuje się bardzo dużym rozrzutem energii słonecznej. Podobnie, choć mniejszym, miesiąc marzec i kwiecień. To są sumy miesięczne. Sumy miesięczne niewiele mówią o sumach dobowych, aczkolwiek udział tych sum dobowych musi być relatywny do uzyskiwania określonej sumy. Począwszy od miesiąca marca, ilość energii docierającej do powierzchni kolektora to już jest 100 kWh energii i ta wartość jest zwykle większa aż do połowy października. Jak wyglądają teraz sumy dobowe? Bo dla celów praktycznego wykorzystania energii słonecznej suma miesięczna ukrywa wiele informacji szczegółowych. Napromienie dobowe powierzchni pochyłej charakteryzuje się bardzo dużym rozrzutem. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w okresie miesięcy ciepłych o pewnej słonecznej pogodzie zdarzają się niestety dni, w których ilość docierającej energii jest bardzo niska. Jest jednak wielce prawdopodobne, że w tych miesiącach letnich ilość dni z odpowiednio wysokimi dawkami będzie znacząca. Jeśli wprowadzimy średnią dla poszczególnych dni roku, to otrzymujemy następujący wykres punktowy, z którego wynika, że w miesiącu maju, czerwcu, lipcu i sierpniu możemy się spodziewać co najmniej 26 dni z napromienieniem powyżej 3 kWh energii z metra kwadratowego. Ta wartość progowa 3 kWh z metra kwadratowego jest istotna przy ocenie uzyskiwanych efektów po stronie wtórnej kolektora, bo przedstawione na wykresie punkty dotyczą ilości energii docierającej do powierzchni
Natomiast my w sposób użyteczny odbieramy zdecydowanie mniejszą ilość energii. Dlatego powtarzam, z praktycznego punktu widzenia ważne są pewne poziomy progowe i począwszy od progu 3 kWh z metra kwadratowego w górę, wykorzystanie tej energii słonecznej jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Zwróćmy więc uwagę, że ta krzywa regresji została przecięta wartością progową 3 kWh z metra kwadratowego już dla miesiąca marca. Jednakże ze względu na jeszcze stosunkowo niskie temperatury, czasami jeszcze opady śniegu, marzec nie jest najlepszym miesiącem do pozyskiwania tej energii słonecznej. Wartość progowa 3 kWh z metra kwadratowego trwa aż do października. To, co już podkreśliliśmy wcześniej, zwróciliśmy uwagę, w okresie maja ilość dni z dawką powyżej 3 kWh z metra kwadratowego to co najmniej 26 dni, w tym z dawką zdecydowanie lepszą 4,5 kWh z metra kwadratowego, nieco mniej 22 dni, ale z dawką, powiedzielibyśmy, rewelacyjną 6 metrów kwadratowych można się spodziewać około 14 dni. Oczywiście wraz z upływem okresu tych miesięcy ciepłych ilość dni z wysokimi dawkami jest coraz mniejsza. Z czym kojarzą się w praktyce te poziomy progowe zaznaczone tutaj na wykresie 3 kWh, 4,5, 6 kWh energii z metra kwadratowego? Otóż one się kojarzą z możliwościami pozyskania określonych ilości ciepłej wody w zbiorniku akumulacyjnym w funkcji wymagań temperaturowych. I zwróćmy uwagę, że dla instalacji o powierzchni kolektorów 10 m kwadratowych przy dziennej dawce promieniowania 3, 4,5 i 6 kWh z metra kwadratowego, dla określonych temperatur wymaganych wody na wyjściu możemy uzyskać 330 litrów wody, ale zwiększając wymagania temperaturowe, ilość możliwej do pozyskania wody jest coraz mniejsza. Przy rewelacyjnej dawce progowej 6 kWh te same 330 litrów, które tu uzyskaliśmy, mają już poziom temperaturowy 60 stopni. Efekty energetyczne instalacji słonecznych bardzo często są określane ilościowo przez podanie energii pozyskanej do systemu grzewczego odniesionej do 1 metra powierzchni zainstalowanych kolektorów. W ocenie tej efektywności energetycznej występuje także pojęcie stopnia pokrycia zapotrzebowania energią słoneczną, energii potrzebnej na przygotowanie określonej pojemności zbiornika akumulacyjnego. Dla uzyskania określonych wymagań temperaturowych możemy zatem wykonać instalację słoneczną o dużych rozmiarach, czyli z dużą ilością kolektorów słonecznych. Uzyskamy wtedy faktycznie nawet pokrycie zapotrzebowania nawet powyżej 90, blisko 100%. Natomiast efektywność pracy tej instalacji będzie zdecydowanie mniejsza. To oznacza, że w projektowaniu rozmiarów instalacji słonecznej musi być uwzględniony pewien standard rozsądku. Ten wykres tu prezentuje nam, jakie są wymagania dotyczące zwiększenia powierzchni
kolektorów słonecznych w związku z podniesieniem wymagań dotyczących stopnia zapotrzebowania pokrycia energią słoneczną wymogów energetycznych zbiornika akumulacyjnego. Jeżeli dla instalacji o objętości zbiornika 100 litrów i temperaturze wymaganej 60 stopni dokonujemy wzrostu pokrycia zapotrzebowania o 16% z 84 do 80, to proszę zwrócić uwagę, że przy niskiej dawce napromieniowania słonecznego wzrost tych kolektorów musi być o co najmniej 6 metrów kwadratowych. Przy wyższej dawce promieniowania ten wzrost jest oczywiście niższy. W praktyce jednak takie przewymiarowanie instalacji słonecznych sprawia spore problemy techniczne, bowiem przy wzrastającym natężeniu promieniowania temperatura medium roboczego przekracza w sposób znaczny temperaturę dopuszczalną pracy takiej instalacji i może być uszkodzone. Dlatego najczęściej instalacje słoneczne projektuje się tak, by energia słoneczna pokrywała zapotrzebowanie na poziomie 40-60%. Podsumowując w związku z tym informacje, które do tej pory żeśmy przedstawili, należy stwierdzić, że w polskich warunkach klimatycznych za racjonalne rozmiary instalacji słonecznych przygotujących ciepłą wodę użytkową przyjmuje się dla kolektorów płaskich 1,5 do 3 metrów powierzchni, dla kolektorów próżniowych, tubowych 1,2 do 1,6 metra kwadratowego powierzchni w przeliczeniu na 1000 decymetrów sześciennych dziennego zużycia wody. No, mniejsza powierzchnia kolektorów tubowych wynika z faktu ich większej sprawności przetwarzania energii słonecznej w użyteczną energię cieplną medium roboczego. Dlatego te różnice tu są właściwie dość zasadnicze.